Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Słowa, które Jezus wypowiadał do uczniów, były najwyższej wagi. On chciał być tylko z uczniami. Samotność, cisza, milczenie sprzyjają skupieniu na tym, co najważniejsze. I w takiej atmosferze można wniknąć w odczucia Jezusa. Dlatego nie chciał, aby ktokolwiek wiedział, gdzie jest w tej chwili ze swymi uczniami. On pragnął patrzeć na nich, mówić tylko do nich, dostrzegać ich reakcje, ich niepewność, powoli narastające w ich sercach pytania. Jezus pragnął, aby byli tylko ze sobą. Zobaczmy, modlitwa to jest ta wyłączność bycia z Bogiem. Słuchanie Jezusa rodzi w nas pytania. To jest skutek bycia uważnym w sercu na usłyszane słowo. Kiedy rodzą się pytania, potem poznajemy, że Pana Boga słuchamy. Słowo Boże powinno być słuchane w odosobnieniu. Odczuwamy je wówczas, jak przechodzi przez serce. Napełnia radością rozumienia, albo niepokojem, lub też lękiem, z czymś się nie zgadzamy. To jest ta relacja, to jest ten żywy dialog ze Słowem Boga. Słowo Jezusa wydobywa z serca to, co jest w nim nabrzmiałe, czego jest w nadmiarze, co jest mocą, albo też moją słabością. Uczniowie nie wczuli się w słowa Mistrza. Oni mieli swój obraz Jezusa i obraz samych siebie. Ta koncepcja nauczyciela nie pasowała do ich wyobrażeń o Nim. Rozminęli się. Stanowczo nie chcieli Jego cierpienia. Nie brali pod uwagę wydania Go na śmierć. Nie uwzględniali zdrady jednego z nich. Nie przypuszczali, że może być ukrzyżowany. Słuchając Mistrza, nie słyszeli istoty tego, co mówił. Byli bowiem zainteresowani własną wielkością. Nie dostrzegli, że Jezus już rozpoczyna swoją mękę. Boli to, że najbliżsi nie odczuwają bólu naszego serca. Najbliżsi, czyli ci, których kochamy, którym ufamy, których potrzebujemy, na których jesteśmy rzeczywiście całkowicie otwarci. Jezus rozpoczął mękę bez udziału uczniów. Ich zainteresowania skupiały się na myśleniu po ludzku. Kiedy myślimy tylko po ludzku, nie zrozumiemy, nie zauważymy tego, co Jezus mówi na ten czas, do nas, jako ważne. Będąc z Panem, nie poszli za Nim na mękę. Jeszcze nie teraz.
nie uwierzyli słowu, które wypowiedział. Moglibyśmy powiedzieć, oni tego słowa nie usłyszeli. Jak więc mogli zrozumieć? Uwierzenie słowom Jezusa jest równoznaczne z pójściem za Nim. Oni chcieli innego rozstrzygnięcia, a innej wersji nie było. Nie usłyszeli tego, co mogłoby ich wprowadzić w dobry, radosny nastrój. Ważna jest radość, ale ważny jest i niejednokrotnie ważniejszy ze swoim posłaniem jest ból, zapowiedź cierpienia.